Ruszyły konsultacje społeczne w sprawie planu ogólnego miasta Pruszkowa. Mieszkańcy będą mogli poznać plany władz miasta, a także podać swoje pomysły i dowiedzieć się, jak poprawnie złożyć wnioski. Nie należy mylić go z planem zagospodarowania przestrzennego. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest planem bardzo szczegółowym. Planem, który wyznacza pewnego rodzaju standardy. Plan ogólny jest planem, jak sama nazwa mówi, bardziej ogólnym, bardziej takim dokumentem strategicznym, kierunkowym, który będzie w swoim charakterze miał wyznaczenie pewnych obszarów, obszarów kierunkowych, w ramach których powinno się rozwijać miasto Pruszków. Plan ogólny dla każdej gminy będzie stanowił dokument wiążący do tego, żeby można było potem inwestować, a następnie i również prowadzić realizację zadań tych nie tylko inwestycyjnych miasta Pruszkowa, ale również osób prywatnych. Plan ogólny musi zostać ustalony do końca grudnia przyszłego roku, a biorąc pod uwagę możliwą ilość wniosków złożonych przez mieszkańców, władze miasta chcą jak najszybciej rozpocząć proces konsultacji. Plan ogólny to również dokument strategiczny, który będzie zawierał w sobie również te cele inwestycyjne, to o czym powiedzieliśmy, czyli również jeżeli nie gmina do grudnia 2025 roku nie podejmie uchwały o planie ogólnym, zablokuje nam to w pewien sposób proces inwestycyjny, zarówno dla przedsiębiorców indywidualnych, jak i przedsiębiorców tych grupowych, dużych firm. O co chodzi? O to chodzi, że nie będą mogły być wydawane warunki zabudowy oraz nie będą mogły być wydawane pozwolenia na budowę. Dlatego tak ważny jest plan ogólny jako dokument strategiczny kierunkujący rozwój miasta Pruszkowa. Jeżeli jesteśmy właścicielem nieruchomości na terenie miasta Pruszkowa, warto zainteresować się, ponieważ będzie to jedyna szansa na to, żeby złożyć swoje uwagi do planu ogólnego. Tak, żeby funkcje, które będą przeznaczone w pewnym obszarze, spełniały te wymogi, o które będą zabiegali właściciele określonych nieruchomości. Władze miasta zorganizowały szkolenie dla swoich pracowników oraz innych gmin prowadzone przez panią Tatianę Tymosiewicz, która zreferowała i wytłumaczyła niuanse o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Miasto Pruszków zorganizowało szkolenie dla urzędników, radnych, ale również wszystkich zainteresowanych służb, które zajmują się szeroko pojętym budownictwem i architekturą i zagospodarowaniem przestrzennym. Są zaprzyjaźnione gminy z terenu powiatu pruszkowskiego, przedstawiciele urzędu również starostwa powiatowego, jak i gmin zaprzyjaźnionych, tak jak gminy Campinos. Dzisiejszym wykładowcą jest współautorka ustawy o zagospodarowaniu całej reformy związanej z zagospodarowaniem przestrzennym, która poprowadzi szkolenie i zaprezentuje urzędnikom tendencje oraz kierunki orzecznicze w zakresie właśnie wykładni nowej reformy urbanistycznej. Miasto uruchomiło punkt konsultacyjny dla mieszkańców w Urzędzie Miasta. Dodatkowo do końca sierpnia na terenie Pruszkowa odbywać będą się konsultacje społeczne. Daty, godziny i miejsca spotkań dostępne są na stronie internetowej miasta. Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniach i czynnego udziału w planowaniu przyszłości naszego miasta.